Witajcie, dzisiaj recenzja kolejnego mini głośniczka od MediaTeka. Tym razem jest to Funky BTM model MT3156. Głośnik, który można kupić w śmiesznej cenie, bo nawet poniżej 40 zł. A ma 3 waty, dość fajny wygląd, paseczek i ma nawet radio. Ale to nie wszystko, o wszystkim dowiecie się dzisiaj, a w podsumowaniu powiem Wam o wszystkich jego zaletach, jak i wadach. Tak więc ceny macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam, zaczynamy. No i dzisiaj bardzo niedrogi, niewielki głośniczek od MediaTeka o nazwie Funky BT, model MT3156. Głośniczek można kupić za niecałe 4 dyszki w tej chwili. W zestawie otrzymujemy instrukcję do tego głośniczka, przewód do ładowania, 100 W PMPO, to nam nic nie mówi, bo to jest moc szczytowa. Tak naprawdę ten głośnik ma 3 W. Jak na taki mały głośnik powinno wystarczyć, ocenicie sami w tym teście. Mamy Bluetooth w wersji 4.2, obsługę plików MP3, gniazdo USB, gniazdo na karty microSD i baterię litowo-polimerową, która wytrzymuje do 5 godzin grania. Jest mikrofon, jest funkcja handsfree, czyli po prostu prowadzenie rozmów poprzez ten głośnik i jest nawet radio FM. W takiej cenie, w tej wielkości myślę, że całkiem fajne parametry. 192 gramy to jest waga tego głośnika. Jak na tak niedrogi głośniczek wygląda całkiem fajnie. Z przodu mamy materiałową maskownicę, logo MediaTeka, które jest taką naklejką po prostu. Tutaj po bokach gumowane tworzywo, zabezpieczone stopki, które są z takiego kleistego tworzywa. Z tyłu mamy nazwę urządzenia, włącznik, wyłącznik, slot na karty, gniazdo USB, miejsce na zasilanie i cztery tak dość topornie klikające przyciski stanowczo na górze. Czyli jak sobie włączymy... The Bluetooth device is ready to pair. Usłyszymy taki dość specyficznie akcentowany język angielski. Oczywiście akcent tutaj jest typowo chiński. No, no cóż, taki urok tych niektórych głośników. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. No, nie są te komunikaty zbyt śpiewne, że tak to nazwę. W każdym razie no, przełącznik działa. Radia Wam tutaj w piwnicy nie zaprezentuję, ponieważ na ogół nie odbiera. Przyciski. Minus, plus i play, pauza. No jeszcze jedna taka funkcja, mamy tutaj paseczek materiałowy, który wystaje z tego głośnika, w razie czego można go sobie gdzieś powiesić albo przypiąć. Powiem Wam generalnie w tej cenie, jeśli chodzi o aspekty wizualne, no to całkiem ok, naprawdę przyzwoicie, taki powiedzmy trochę styl retro. Generalnie wizualnie ten głośnik mi osobiście się podoba. Przyciski mamy duże, specyficzne, ale są. No i jeszcze gdyby nie ten głos, ten akcent, to byłoby pewnie troszkę lepiej. Z tyłu mamy ten panel sterowania. Nie ma nic, żeby ten głośnik był jakkolwiek wodoodporny. Po prostu mam tutaj trochę gumy, co może jakoś pewnie zabezpieczyć przy upadku, że nam ten głośnik nie przestanie działać. Natomiast jako takiej wodoodporności tutaj producent nigdzie nie deklaruje. Nie mamy też tutaj zamykanych portów, więc odporny na wodę nie jest. Zanim przeprowadzę właściwy test dźwięku, jestem ciekaw, czy to wszystko tutaj działa. Palimy. The Bluetooth device is ready to pair. I kartę, tak samo jak USB, powinno wykryć z automatu, więc wkładamy music kartę. Play motor. Music play mode. No dobra. Można przełączać. Play pauza. Głośniej, ciszej. The Bluetooth device is ready to pair. Jeszcze sprawdźmy pendrive. Music play mode. Dobra. Działać działa. Czyli tyle wiemy. Zapraszam teraz na poglądowy test dźwięku. Na początek odtworzę Wam utwór z głośnika, potem posłuchacie sobie, porównacie, jak to wypada z samego telefonu. Tak więc zostawiam to Waszej ocenie. Pamiętajcie, że test jest tylko i wyłącznie poglądowy, czyli nie oddaję w 100% tego, jakbyście to słyszeli na żywo. It doesn't really matter.
cóż, tutaj trzeba przyznać, że ten głośnik jest dość głośny jak na takie maleństwo. Gra sporo głośniej niż większość telefonów i do tego mamy całkiem przyjemny, dość mocny dźwięk. Nie mamy tutaj za dużo basu, ten bas jest taki bardzo delikatny, podstawowy, natomiast dzięki temu nie są zaburzone pozostałe ścieżki, czyli mamy dość wyraźną średnicę, jak i wyższe partie. Więc generalnie jak na taki tani głośniczek, moim zdaniem źle nie gra. Porównajcie sobie, teraz wyłączę głośnik, przez chwilkę usłyszycie z telefonu, a potem włączę głośnik dla porównania i to myślę najlepiej zobrazuje, jak to tutaj wygląda w praktyce. The Bluetooth device is ready to pair. Dobrze, czas na podsumowanie. Skupmy się najpierw na mocnych stronach tego głośnika. O dziwo, kilka się znalazło. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wygląd, to wygląda stylowo, zrobiony jest ok, całkiem atrakcyjny wizualnie. Mocy może dużej nie ma, natomiast jakość dźwięku do pewnego poziomu głośności, do około 80-85% jest całkiem niezła. Dźwięk jest zrównoważony, czyli nie spodziewajmy się jakichś mocnych basów, ale za to dźwięk jest czytelny i dość szczegółowy. Do tego mamy radio, które no, trzeba się namęczyć, żeby odpowiednio czysto odbierało. Jest to dość ciężkie do zrobienia, ale jest do zrobienia. Natomiast do radia mam mieszane uczucie. Jest to taki dodatek chyba trochę na siłę, ponieważ są radia w głośnikach, które działają dużo, dużo lepiej. No ale je mamy, do tego mamy także slot na kartę microSD i port USB. Tak więc można sobie odtwarzać dźwięk z różnych źródeł. Zabrakło niestety AUXa i tu przechodzimy do minusów. Druga rzecz jest taka, że głośnik pomimo takiej dość solidnej obudowy nie ma żadnej wodoodporności, nawet odporności na zachlapanie czy na lekki deszcz. Trzecia rzecz to jest niestety ten lektor. Lepiej, gdyby ten głośnik, tak jak poprzedni głośnik Mediatecha, porozumiewał się przy pomocy jakichś piknięć dźwięków niż tego typu lektor, bo powiem Wam, że odpalać w miejscu publicznym taki głośnik, który zacznie w ten sposób mówić, no tak troszkę nie za bardzo. Tak więc ma zalety, ma wady, w swojej cenie jest to na pewno zły głośnik, bo można go kupić za śmieszne pieniądze. Do podstawowych zastosowań, jeśli chcecie mieć dźwięk troszeczkę lepszy i głośniejszy niż telefonu, na pewno się nada. Dla wymagających słuchaczy niestety się nie nada. To jest tutaj moja opinia o tym głośniczku, tak więc sami stwierdźcie, czy taki niedrogi głośnik by Wam się przydał, czy nie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!